Siemaneczko, z tej strony witam was Ryoko. Dzisiaj kolejny, czyli drugi przedmiot z item shopu. Zobaczymy sobie, co tutaj mamy. Szczęśliwa zdobycz. Czyli eski zdobyczy, tak zwane esencje eski. Limitowany pakiet 999 esencji. Przy użyciu w zależności od następnego zaatakowanego potwora, szansa na zdobycz może wzrosnąć aż 10-krotnie. Więc 10 razy więcej może wam się trafić. Kliknij na esencję, by aktywować automatycznie uruchamianie. Kliknij ponownie, by dezaktywować. Czyli kupujemy sobie tą, otwieramy sobie oczywiście kup przedmiot. Mamy 999 esencji zdobyczy. Omówimy sobie je. Zostało nam 1081 cashu. Omówimy sobie esencję. Więc esencje zdobyczy działają w ten sposób, że jak klikniemy na nią dwa razy, to nie musimy już później co potwora klikać, tylko automatycznie się odnawiają, czyli podwójnie. Podwójne kliknięcie powoduje to, że one automatycznie automatycznie będą się odnawiać przy zabiciu kolejnego potwora. Czyli zabijemy potwora, automatycznie wskakuje nam następna i tak cały czas. Żeby to wyłączyć, klikamy ponownie dwa razy na esencję. Najlepiej używać te esencje od 185 poziomu w nowym tombie, czyli nowym grobowcu. Kurde, nie to chciałem. Klikniemy sobie mapę, zaraz wam pokażę mniej więcej. I przy okazji to są krainy. To są krainy w Last House, czyli mamy Juno początkową. Później jest Merax, Trajana, Nairat, Dratan, Egea, Albert, Moraska i Tarian. Nowy grobowiec to Teosa jest w Dratan. Oczywiście są dwa poziomy wejścia, czyli od 180 dopiero, od 185 możemy wejść do tego nowego, a do tego starego możemy wchodzić co chwilę, tylko no tam są potwory od 100 levela, więc grobowiec to Teosa znajduje się w tym miejscu, czyli w dolnym lewym rogu Dratan. I tam najlepiej używać te eski. Tutaj macie wejście do niego. Tutaj też co niedzielę są bitwy właśnie o gród Dratan. Gdzie jeszcze można tych esek używać? Można je używać też w Tarian na tak zwanych gulach, czyli tutaj. Tu są te gule, tu w tym miejscu. No ale czy opłaca się, tam dropią kamienie niebiańskie na 5 levelu, które są potrzebne do ulepszania naszego ekwipunku. Każdy plus daje ileś tam dodatkowej obrony lub ataku. To znajdziecie tutaj, jak widzicie. Broń, strój gali plus 30, podstawy ma 530 plus 3030 obrony, więc to dają te kamienie niebiańskie, że ulepszają nam po prostu ekwipunek. Na tej zasadzie to działa. No i w tych dwóch miejscach tak naprawdę proponowałbym używać esencji zdobyczy, bo tam naprawdę fajne rzeczy dropią, czyli od 130 i od 185 dopiero zacząć używać tych esencji. No, gdzieś indziej się nie opłaca, bo teraz te levele początkowe lecą jak szalone, więc no nie da. Nie ma potrzeby takiej, o, może tak to nazwę. Nie ma potrzeby kupowania tego. Więc to tyle, co chciałem wam przekazać w tym odcinku. Pamiętajcie, to jest tylko limitowana edycja, czyli ona we wtorek zniknie. Przy konserwacji, tak, konserwacje są co wtorek, więc ja się z wami żegnam, trzymajcie się, do następnego, mam nadzieję, że zobaczę was w grze Last House Polska na serwerze Pangea, więc z mojej strony to na tyle, trzymajcie się i piąteczka dla was, cześć!